Chcę powitać bardzo, bardzo serdecznie prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Sławomira Skrzypka. Bardzo witam, a to dlatego, proszę do nas, a to dlatego, że akurat Narodowy Bank Polski, proszę państwa, taką wystawę tutaj prezentuje monet pod nazwą Polska Droga do Wolności. I okazuje się, że pan prezes na tej polskiej drodze do wolności wypatrzył również mnie. To, proszę państwa, biorę to za dobrą monetę. Pan prezes Sławomir Skrzypek. Różne rocznice mieliśmy za sobą. Rok temu 20. rocznica transformacji, ten rok 30-lecie Solidarności, wydarzeń sierpniowych i benefis pana Jana, 50. rocznica. Te pół wieku śmiechu. Jakże dodawało nam otuchy w tych ciężkich czasach. Ale nie tylko śmiechu. Wspomniano tutaj, żeby Polska była Polską. Ile łez kręciło się w oku, gdy śpiewaliśmy to w różnych okolicznościach. Śmiech jest groźną bronią. Przypominamy sobie, co za dowcipy robiły różne reżimy. Czy dotyczyło to służb Franza Józefa, czy carskiej ochrony, czy komunistycznych służb specjalnych. Śmiech był groźną bronią. I tą bronią znakomicie operował pan Jan. Jakież to było wspaniałe. Ileż to wzruszeń, ileż wspaniałych momentów przeżyliśmy dzięki Pana, Panie Janie Twórczości. A jeżeli już mowa o monecie, to chciałem właśnie, Panie Janie, przekazać Panu zestaw monet Polska Droga do Wolności. Nie ma wśród tych monet monety z Pana twórczością. Na razie. Mam nadzieję, że nieprędko będę mógł taką wydać, ponieważ zasady w Narodowym Banku Polskim są pod tym względem bezwzględne. Chciałbym, aby żył pan jak najdłużej i dalej bawił nas swoim śmiechem. Dziękuję, panie Janie. Dziękuję serdecznie. Jestem za tymi bezwzględnymi zasadami. Bardzo popieram. Serdecznie dziękuję.